Bogu, kochani. Jak szukacie cudów, to stoi przed wami żywy cud Boży. Wiecie, ja dziękuję Bogu za łaskę, że mogę tu być i kolejny raz dzielić się świadectwem to, co uczynił Bóg w moim życiu. Ale może rozpocznę najpierw swoje świadectwo tak, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. I kochani, ja żyłem bez Boga. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, gdzie się przelewał alkohol. Nie będę dużo opowiadał o tym starym życiu, ale nie doświadczałem niczego dobrego. Żadnej miłości nie miałem jako dziecko, nic. Żyłem w takiej rodzinie po prostu, gdzie alkohol się przelewał. Tak dorastałem, ale pamiętam, gdy miałem 15 lat, przytuliłem się do mamy i powiedziałem: mamusia, się w życiu nie napiję, bo widziałem, co ojciec robił po pijanemu. Ale to były tylko słowa. Gdy miałem 17 lat, przyszedłem do domu taki pijany, że nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. I zaczęło się moje dorosłe życie bez Boga. Upodliłem się w taki sposób, że zostałem osobą bezdomną, straciłem rodzinę, spałem po klatkach, po melinach, po pustostanach, zbierałem puszki po śmieciach, jedzenie ze śmietnika, ubierałem się przy śmietniku, po prostu nie było mnie tu już na tym świecie. Mówili na mnie, że byłem spuchnięty jak rottweiler, brudny, śmierdzący i pewnego razu spałem w jakimś pustostanie, nawet nie wiedziałem gdzie. I zawołałem do Boga: jeżeli jesteś, to mi się pokaż, objaw mi się. I wiecie co, na ironię spadłem ze schodów. Spadłem, rozbiłem sobie głowę, straciłem przytomność. Zabrano mnie do szpitala, do WAM-u w Łodzi. Bo ja pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego, ale od 39 lat mieszkam w Łodzi. Bo wyemigrowałem z takiego domu, tam gdzie mieszkałem. I wiecie, gdy spadłem z tych schodów, zabrano mnie do tego szpitala. I tam lekarz, który mnie badał, powiedział: Mirek, jak ja żyję tyle lat, jestem lekarzem, nie widziałem, żeby człowiek żył bez wątroby. I to był taki cios w moje serce, ale dobry cios. Teraz po latach to widzę. Dlatego, że widziałem, że jest taka misja Nowa Nadzieja, gdzie tam przychodzą bezdomni, tacy ludzie uzależnieni, że tam się modlą do Jezusa o takie rzeczy. I ja tam taki brudny, śmierdzący z tego szpitala poszedłem. Tam były takie dwie kobiety i mężczyzna. Dzisiaj to są moje siostry w Chrystusie i brat, chociaż jedna siostra już odeszła do Pana. I oni się modlili o mnie, płakali, przytulili mnie, modlili się razem ze mną. Ja płakałem. Za parę dni poszedłem do szpitala, to jest w Łodzi na Wigurii 19, szpitala Świętej Rodziny. Tam mi zrobili USG i okazał się cud pierwszy w moim życiu. Że nie to, że nie mam wątroby, ale mam wątrobę niepowiększoną, że nerki drożne, trzustka, wszystko. To był pierwszy cud w moim życiu, który uczynił Jezus Chrystus. Zapragnąłem takiemu Bogu służyć, ale nie wiedziałem. Wychowałem się w kościele katolickim, tam nie słyszałem takich cudów o Jezusie. Więc miałem takiego brata, przyjaciela, zaprowadził mnie do takiego kościoła, gdzie tam mówili właśnie o Jezusie. To był Kościół Zielonoświątkowy, wtedy na Jeracza 95-97 w Łodzi. I tam po nabożeństwie, gdy śpiewali taką pieśń: Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam, w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. I kochani, ja wtedy nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Zacząłem płakać, łzy leciały mi jak groch. Złapałem tego przyjaciela za ramię i mówię: ja już znalazłem swojego Boga. I wiecie, od tego dnia byłem osobą bezdomną, ale nie szukałem już nigdzie pomocy, nie chodziłem do żadnych karitasów nigdzie. Bóg postawił ludzi na mojej drodze, gdzie znalazłem pracę. Ale żeby dokończyć to świadectwo, to powiem teraz drugi werset właśnie, że w tym dniu, gdy znalazłem łaskę u Pana, Bóg zdjął ze mnie hańbę i zyskałem szacunek u Boga i u ludzi. I właśnie wtedy zaczęło się moje życie, gdy Bóg zaczął działać w moim życiu. Postawił ludzi na mojej drodze, gdzie odzyskałem rodzinę, której nie widziałem 18 lat. Gdzie po prostu zdobyłem pracę, mieszkanie,
i Bóg mnie prowadził. Byłem liderem na misji Nowa Nadzieja, tak jak tu prowadziłem takie regionalne dni wolności. I kochani, tak jak Bóg się dotknął mojego serca, uzdrowił mnie, od tego dnia, gdy właśnie zawołałem do Niego, żeby zabrał mi alkohol, papierosy, te wszystkie rzeczy, które mi przeszkadzały, od tego dnia idę za Bogiem cały czas i tylko można powiedzieć, że się rozwijam, że w tym czasie skończyłem dwa kierunki studiów, jedne na Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie w kierunku pomoc terapii osobom uzależnionym, drugie studia Krakowskie Seminarium Biblijne. Dzisiaj jestem w innej społeczności, nie jestem w Kościele Zielonoświątkowym, ale też to jest chrześcijańska wspólnota ewangeliczna Sion Łódź, tak się nazywa społeczność. Z takim bratem prowadzimy tą społeczność, ale nadal prowadzę takie dni dla ludzi takich, jakim ja byłem, dla takich uzależnionych. Nazwaliśmy to czas zwycięstwa. To jest coś takiego jak tutaj te dni upamiętania, tylko u nas jest to jeden dzień. I cały czas służę temu samemu Bogu, prawdziwemu Bogu. I od dnia, gdy oddałem właśnie swoje życie Jezusowi, to, co mi zabrał, nie upadłem ani razu od tego. Nie wróciłem ani do papierosów, ani do alkoholu, do tych rzeczy. Nie to, że jestem święty, kochani, bo zawsze w życiu człowiek, dopóki jest w tym ciele, to będzie robił różne rzeczy. A to kogoś obrazi czy coś, to jest ten upadek. Ale to, co oddałem Bogu, to ja słyszałem takie rzeczy. Mirku, ja ci to wszystko zabieram, daruję ci, ale idź i nie czyń tego więcej, żeby ci się coś gorszego nie stało. Kochani, dlatego musimy pamiętać, zwłaszcza wy, kochani, którzy gdzieś się tu przyjechali, którzy jesteście po raz pierwszy, którzy już przyjeżdżacie wiele razy, że pamiętajcie, że jeżeli przysięgacie, to nie przysięgacie człowiekowi, ale Bogu. Bóg się nie pozwoli z siebie naśmiewać. Jeżeli chcecie mieć dobre życie, takie, to uwierzcie Bogu, jeżeli wypowiadacie słowa i chcecie, żeby zabrał wam papierosy, żeby zabrał wam alkohol, różne, czy narkotyki, czy cokolwiek, to pamiętajcie, zanim sięgniecie drugi raz po papierosa, czy po alkohol, to przypomnijcie sobie, że prosiliście Boga o to, żeby wam zabrał. To jest po prostu, w tym jest siła, żebyście zwyciężyli, żebyście chodzili w zwycięstwie, w tym, co nasz Pan Jezus uczynił dla każdego człowieka na krzyżu, bo On umarł za każdego z nas, żebyśmy żyli w tym zwycięstwie. Przez wiarę mamy to przyjmować, że On poszedł za każdego z nas na krzyż. On umarł, zmartwychwstał i żyje. I wstawia się za nami, a właśnie wylał Ducha Świętego i ten Duch Święty nam pomaga w tym zwycięstwie. I pamiętajcie, kochani, gdy będzie wyjście, gdy tutaj bracia będą prosili, będą takie wykłady i będzie później wyjście do modlitwy, kto chce uwolnienia czy coś, to pamiętajcie, kochani, że tutaj jest żywy Bóg. Ja tu się po prostu, gdy przyjechałem tu pierwszy raz w 2012 roku, ale już byłem osobą nawróconą, tylko że po prostu dopiero chrzest w Duchu Świętym przeżyłem tu w 2013 roku. Dopiero wtedy zobaczyłem po prostu, co to jest chodzić w duchu i w prawdzie. Bo czytać Słowo Boże tylko jak książkę, nie rozumiejąc nic, to nam nic nie daje, kochani, bo to nie ma żadnej mocy, nie ma działania. Ale gdy właśnie powierzymy swoje życie Jezusowi, zapragniemy tego, żeby Duch Święty nas prowadził, żeby wszedł do naszego serca, to zobaczycie, kochani, jakie cuda będą się działy. I to jest po prostu to, że ja byłem wrakiem człowieka, miałem polineuropatię, nie umiałem chodzić. Na melinę jak szedłem, żeby mi kielicha dali, to tak chodziłem, się trzęsłem, żeby mi tam przytrzymali, żebym tylko wypił. Dzisiaj jestem zdrowym człowiekiem. Mam swoje mieszkanie, mam pracę, kochani, i śmiało mogę powiedzieć dzisiaj, tu, z tego miejsca, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem wierzę w Syna Bożego, który wydał samego siebie za mnie. Amen.